Cześć. Na poprzednim filmie mogliście zobaczyć, że przywiozłem akwarium. Miałem je zalać tego samego dnia. Niestety nie udało mi się to. Byłem zmęczony. Musiałem wstać po 5 do roboty. I postanowiłem, że zaleję jak wrócę. Po powrocie okazało się zaś, że nie mam wody RO i musiałem jej trochę naściągać. Około 30 litrów, 35. A że ta woda się ściąga w tempie 5 litrów na 30 minut mniej więcej, to postanowiłem sobie przygotować korzenie i mchy oraz filtr, co możecie zobaczyć na filmiku teraz. Możecie sobie zobaczyć, jak nieumiejętnie próbuję wiązać mchy na korzeniu. Jak mi to idzie cudownie i niezręcznie. Sprawdzimy sobie teraz, na jaką wysokość będę musiał przyciąć rurkę. Prawdopodobnie będę musiał ją przyciąć. Kurde, ząb. Myślałem, że to ta będzie, a tu to nie będzie ta. Ja miałem ten inny filtr, mniejszy. Będzie ta rurka. Coś mi się wydaje, że to jest trochę za długie. Zobaczmy. No za dużo to jest. Muszę przyciąć.
Dobra, rurki przycięte. Jest git. Jest git. Chciałem zrobić deszczownicę, ale deszczownica kosztuje 15 zł. Nie mam zamiaru wydawać na 4 czy 5 rurek 15 zł. Więc sorry, Gregory. Ale niestety. Pojadę może do Kasty i w Castoramie kupię te, ale tam zaś chyba są dwumetrowe, bo krótszych chyba nie widziałem. Bo ja chciałem sobie zrobić pod żwirówkę, to niestety ani zgryzków, ani nic nie było, nie? Także nie wiem. Nie wiem. Jeszcze sobie przypalimy to, bo tutaj jest w tym miejscu jest zaciąg powietrza i to sobie też przytniemy i zgrzeje na końcu, nie? Albo można wężyk założyć, kawałek wężyka i zawiązać, tak? To samo będzie. Końcówka zgrzana. I tyle. Nie opłaca się chyba kupować tych filtrów, gdyż na AliExpress chyba te mniejsze kosztują $1.50. To jakoś wychodzi tam, nie wiem, 6 zł, koło 5 zł, jakoś tak. I no a te kosztują 15, nie? Weź tu czekaj teraz miesiąc na nie. A więc mamy taki filtr. O. Elegancko. Ja sobie do niego założę też na powietrzanie. Do rozproszenia. Słuchajcie, no będę musiał zrobić test szczelności, nie? Bo jeszcze nie robiłem. A teraz jak sobie patrzyłem, to w sumie takie ma porysowane dosyć mocno te dno. Mam nadzieję, że tam się nic nie będzie działo. Dobra, no. Sypiemy podłoże, sypiemy bakterie i zalewamy.
nie ma tu żadnego znaczenia, gdzie sypnę, bo tu będzie... No dobra, skończyło mi się miejsce na telefonie i 2 godziny próbowałem zgrać pliki i nie mogłem, bo nie mógł zgrać 3 giga na komputer, bo cały czas rozłączało i musiałem to wysłać przez Wi-Fi na dysk w chmurze i z chmury ściągnąć czat. No ale dobra, wracając do tematu. Wsypałem bakterie, wsypałem Mosura Old Simut. Teraz wsypię podłoże. Ten litr beni. Zobaczymy, ile go tu wyjdzie w tym baniaku. Myślę, że może być mało. A jeżeli będzie mało, to dosypię tego podłoża z ostatniego restartu, co robiłem, wypłukanego w czystej roli. Także myślę, że źle nie będzie. No i przede wszystkim zaraz sprawdzę szczelność tego baniaka, bo mówię, jest porysowany. Tutaj w rogu zauważyłem, że jest obszczerbiony. Mam nadzieję, że będzie trzymać. No szkło jest grube, nie? Zobaczymy. Myślę, że tyle podłoża starczy. Ewentualnie będę dosypię zaraz ze 2 garście. No może i nie. Jak to wygląda? Zaraz tak to się rozdupcy, bo będę lał wodę, nie? Będę lał czysto RO, bo nie chcę mi się rozrabiać w każdej z baniek osobno, bo mam jeszcze te 5. Oczywiście nie kupiłem sobie tego baniaka 20-litrowego, więc na razie leję tak. Wlejemy sobie 2 bańki, 3 bańki, 5. Chwilę poczekam i sprawdzę, czy będzie coś ciekło, czy nie. Dobra, chyba jest git. Wlejemy do pełna, wkładamy roślinki. Dodaję salty. I pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. No i tak wygląda już zalane. Już Wam pokazuję. O. Będzie tylko tak, 1 mech tu na środku. Mam nadzieję, że się przyjmie ten fisek. Ale refleksy. Jakoś to zasłonię? Nie zasłonię. No i 1 mech tam w prawej na korzeniu, nie? Że tak to wygląda. Oczywiście bąble włączyłem. Nie wiem czemu, na razie niech będą. Później wyłączę. Zaraz. Tak to wygląda. 1 korzeń na środku. 1 z prawej. No i pusto, tak żeby było widać krewety. Zaraz przyprawię wodę. Salty na 250, wrzucę trochę ślimaków, wrzucę jeszcze subwerstak, pewnie o ten, o
stąd. No i ketapunk. I wszystko. Jakieś ślimaki, no. Pochodzi z tydzień, z dwa i pomyślimy nad krewetami. Dobra, to wszystko. Dzięki, trzymajcie się i cześć.